Pięciorogi chrząszcz został znaleziony w Chinach, Indiach, Birmie, Tajlandii, Laosie i Wietnamie. Jego zabarwienie jest błyszczące, kruczoczarne, podczas gdy elytra lub przednie skrzydła są w kolorze żółtym lub złotym. Ciało jest pokryte grubym egzoszkieletem, a para grubych osłon skrzydeł leżała na innym zestawie błoniastych skrzydeł pod spodem, umożliwiając chrząszczowi latanie. Chociaż niezbyt wydajny ze względu na jego duży rozmiar, sezon lotniczy przypada zwykle we wrześniu, kiedy większość samców zwykle czeka na kopulację. Jego długość wynosi 50 do 95 mm. Pożywieniem larwy jest zgniły drewno. Jego dieta dla dorosłych składa się z nektaru, soków roślinnych i owoców. Po raz pierwszy został opisany przez brytyjskiego entomologa Gilberta Johna Arrowa w tysiąc dziewięćset roku.